Witamy serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy kolejne spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy w Niemczech. W dzisiejszym spotkaniu na stadionie Zimbru w Kiszyniowie zmierzą się Polska z Mołdawią. Mecz wydawać by się mogło dosyć łatwy, chociaż Czesi też tak jak najbardziej myśleli. Czesi byli przekonani, że wygrają swoje spotkanie, a z Mołdawią właśnie tutaj w Kiszyniowie zremisowali. Polska jest w takiej trudnej sytuacji, że jeśli by przegrała, no to Mołdawia ich przeganie i wyskakujemy na drugie miejsce. Mołdawia 5 punktów, a tutaj Polska aktualnie ma 3. Mam nadzieję, że mecz słychać. Teraz hymn Polski. I skład reprezentacji Mołdawii z numerem 23 w bramce Koszelew. W obronie 2 Reapciuk, 3 Armas, 6 Epureanu, 13 Graur. W pomocy 21 Rata, 9 Ceboterau oraz 11 Suworow, 7 Jonita, 70 Luvannor. I w ataku 19 Damaskan. Za moment będziemy mieli skład polski. A jeśli chodzi o bilans Polaków, ostatni mecz Polacy wygrali w 2014 po golu Pawła Broszka. Tymczasem skład Polski z numerem 1 w bramce Szczęsny, w obronie 14 Kiwior, 4 Kędziora, 5 Bednarek. W pomoc zaczynamy od tyłu 17 Szymański i przód 13 Kamiński, 12 Zieliński, 10 Szymański, 16 Skóraś, a w ataku z numerem 9 Robert Lewandowski i 11 Karol Świderski. Rozpoczyna Mołdawia. Jak dobrze patrzę, Polska ani razu nie przegrała z Mołdawią. Jeden remis w 2013 na eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. A teraz z akcją ruszają już Mołdawczycy. Reprezentanci Mołdawii. I już pierwszy aut dla reprezentacji Mołdawii. Pierwsza akcja, Damaskan! Zmarnowali tą ciekawą akcję, ciekawie się to powiedzącą Mołdawianie, ale kolejna sytuacja, zatrzymany Damaskan, Skóraś, Świderski, Lewandowski, Świderski, Lewandowski, Skóraś stracił tę piłkę. I już z akcją rusza Mołdawia, zatrzymali to Polacy, ale widać w statystykach, nawet nie patrząc na nie, że to Mołdawia jest lepsza w tym spotkaniu, ale to dopiero pierwsze 10 minut. Szymański, niedokładne zagranie, przejmuje to Mołdawia ponownie przy piłce Suworow. I zatrzymana ta akcja. Ale odzyskują tę piłkę Mołdawczycy. I była pierwsza sytuacja, broni to Wojciech Szczęsny. Będziemy mieli rzut rożny. Na co czekamy? Już będzie rzut rożny. Wykonywać będzie Jonita. I rzut rożny kończyć się będzie bramką. Nie! Nie! Przestrzelił fatalnie Epureanu nad bramką i rozpocznie Wojciech Szczęsny. No co ciekawe, ten mecz w 2013 to taki trochę wyrwane zwycięstwo, wyrwany remis przez Mołdawię. Teraz błąd! Co zrobił Wojciech Szczęsny, to niespodziewana sytuacja. Wtedy prowadzili Polacy po golu Błaszczykowskiego, następnie czyli Mołdawianie na 1-1, ale cały czas Mołdawia przeważa, jest przy piłce, jest strzał, jeszcze dobitka i co, i spalony, nie ma bramki, ale groźnie się tutaj zrobiło. Spalony, to tylko ratuje tutaj reprezentację Polski przed przegraną z
Spalony był tutaj, ale czy taki poważny, to ja nie wiem. Wojciech Szczęsny z bramki. Jan Bednarek. Polska dzisiaj gra źle. No, by to się zmieniło. Mecz z Niemcami też niezbyt wybitnie zagrany, ale i chociaż to 1-0. Luwanor, zagranie do Damaszana. Damaskan jeszcze Jonita blokują to Polacy, ale przy piłce dalej Mołdawia. Mołdawia wydaje się być lepsza w tym spotkaniu. Rata, Jonita i to wybronił Wojciech Szczęsny. No i zobaczymy. Powtórkę. No dosyć dobra akcja reprezentacji Mołdawii. Musiał się wyciągnąć Wojciech Szczęsny, żeby to wyjąć. I będzie rzut rożny dla Mołdawii. Damaskan, strzał i gol! Ależ tu się dzieje! Mołdawia prowadzi 1-0. No, dosyć niespodziewany początek tego spotkania. No, dlatego na początku wspomniałem, żeby nie lekceważyć Mołdawów, tak samo jak Czesi. No i piękna bramka, 1-0. Można jeszcze zobaczyć tą powtórkę. No. Ale nie tylko w tym meczu wygrywa, ale również Mołdawia wygrywa w tabeli. Mołdawia 5 punktów, skakują na drugie miejsce. Polska trzecia aktualnie. No fatalnie to wyszło. Wojciech Szczęsny prawie to obronił, ale piłka jednak w siatce. Polska rozpoczyna od środka. Po straconej bramce Robert Lewandowski. Jakub Kamiński już przy piłce, dobrze to zrobił, dobrze, bardzo dobrze wyminął tych obrońców. I Kamiński rusza Kamiński, ależ tutaj troszeczkę się pogubili w tej akcji Polacy. No, Rabciuk, Jonita, Luwanor, Ceboterau i zagranie do środka, Damaskan, który traci już tę piłkę, Skóraś. Świderski. Ponownie Skóraś. Robert Lewandowski. Aj! Prawie to dobrze zagrał, ale no niestety niewiele brakowało, ale jednak dużo, bo teraz ruszając z akcją Mołdawianie. No groźnie się tutaj robi. Damaskan. Rata. I wybijają to Polacy przy piłce Szczęsny. Kiwior. Kamiński dobrze w tamtej akcji popracował, ale błąd chyba popełnił Lewandowski, że trochę mu się tam wepchnął. Tymczasem Kamiński, zagranie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski, Szymański, ponownie Szymański, ale już ten drugi. No i stracili Polacy tę piłkę. Damaskan, Jonita, Suworow. Dużo sobie tutaj wolnego miejsca znalazł na tym skrzydle. Suworow, fatalne zagranie, jeszcze Luwanor, ale nie zdążył do tej piłki, a pierwszą połowę kończymy prowadzeniem Mołdawii 1-0. Oby ten wynik się zmienił. Lewandowski zdecydowanie spadek formy. No tutaj 0 strzałów, 0 celnych oczywiście, także statystyki są na jego niekorzyść. Koniec pierwszej połowy. Prowadzi oczywiście Mołdawia i do usłyszenia w drugiej części tego meczu. No i witam ponownie w drugiej połowie meczu Mołdawia-Polska. Polska przegrywa 1-0. Nikt nie wie, jak to się stało. Jest ryzyko, że Polska pierwszy raz w historii może przegrać to spotkanie. No mam nadzieję, że tak się nie stanie. Wyrwą jeszcze ten remis na koniec. Jakub Kamiński, Lewandowski, Świderski. No, nie wiem, co tu chciał zrobić, ale jeszcze przy piłce Polska, Kamiński, Świderski i Lewandowski! 1-1, czy tam był spalony, jednak bramka zostaje uznana. 1-1, Robert Lewandowski, mamy wyrównanie. No tak jak mówiłem, jeżeli no, Polska nigdy nie przegra z Mołdawią, to teraz i też nie mogą przegrać. Myślałem, że tam był spalony. Ale jednak sędzia zalicza tę bramkę. No i bardzo dobrze. Na korzyść Polaków.
pokonują tutaj bramkarza Mołdawii. Od środka Mołdawia, a w miejsce Damiana Szymańskiego wchodzi Frankowski? Dziwne, dziwna zmiana pozycji. Bo przecież Damian Szymański to środek pomocy, a Frankowski lewa obrona. Także nietypowa zmiana. Nietypowa. Damaskan, strzelec bramki w pierwszej połowie, utrzymuje się przy piłce, ale no właśnie, tam był faul. Czy sędzia wyciągnie żółtą kartkę? No nie decyduje się dać kędziorze żółtej kartki. No to był ślizg na nogi, ale czy taki poważny, to nie wiem. Odpowiadając zmianą, Mołdawianie schodzi Ceboterau, a wchodzi w jego miejsce. Niestety nie zdążyłem tego przeczytać, może teraz się pojawi na ekranie. Karp wchodzi. Jonita i teraz akcja dla Mołdawii. Strzał! Oj, groźnie było, ale gola nie ma. Smora obrońców, Damaska, no zdecydowanie. Trzy strzały celne i jeden niecelny. I przy okazji z tych trzech strzałów celnych mamy tutaj bramkę, która dała prowadzenie Mołdawii, ale nie na długo, bo przed chwilą Robert Lewandowski strzelił tą bramkę wyrównującą. No fatalne podanie Wojtka Szczęsnego, Damaskan! No i na szczęście przestrzelił. Na szczęście przestrzelił, bo mogło być 2-1. Zdecydowanie źle ustawiona noga tutaj była. Dlatego no ta piłka nie miała prawa wpaść do bramki. Damaskan zdecydowanie lepszy w strzałach niż Sebastian Szymański. Znowu Szczęsny źle! Damaskan, ale strata. Jeszcze Jonita i broni to Szczęsny. Znaczy więcej strzałów Damaska niż Szymański, 5-1. No to wynika z tego, że Mołdawia lepsza w tym spotkaniu, bo oni prowadzą tutaj, dyktują, że tak powiem, warunki, prowadzą grę. Szymański do Świderskiego. Karol Świderski, ależ to był strzał! Ale no, zdołał to obronić bramkarz reprezentacji Mołdawii. Kolejna zmiana w Mołdawii. Suworow wchodzi, Antonio on się nazywa? Antoniewicz wchodzi. Dobrze przeczytałem? Antoniuc. Teraz Polska, rzut rożny, Frankowski! Wybija to z bramki obrońca Mołdawii, Kędziora. Zieliński, Świderski na spalonym. Czy naprawdę sędzia po raz kolejny uznał bramkę ze spalonego? No to jest ciekawa sytuacja. Albo ja się pomyliłem, ale można się cieszyć. Bramka na 2-1. Karol Świderski daje to prowadzenie. Także no, ratują się tutaj Polacy, bo przecież prowadzenie Mołdawii było czymś tragicznym. Coś takiego nie może się zdarzyć. Ale może Mołdawia jednak jest dobrym zespołem. No ale tutaj jednak pokazują, że dali sobie wbić dwie bramki, nie utrzymali swojego prowadzenia na 1-0 i szybko te dwie bramki stracili. No także jednak dobrym drużyną nie są. Mołdawia zaczyna od środka. No co nie zmienia faktu, że Mołdawia w statystykach zdecydowanie przeważa. Przy piłce po raz kolejny Mołdawia przedzierają się i zagranie do Luwa Nora. W pole karne i przy piłce Polacy, a jeszcze Mołdawia, Rata, Karp, Damaskan! Groźna sytuacja, ale nie ma gola, zmiana w reprezentacji Polski za Karola Świderskiego. Wchodzi Arkadiusz Milik. No zobaczymy, zawodnik Olimpiku Marsylia. Przepraszam, Juventusu. Juventusu, dużo strzela w lidze włoskiej, także oby to się przełożyło na reprezentację Polski. Milik, Lewandowski, Przemysław Frankowski, ależ doskonała sytuacja! Frankowski, ależ to wyjął, Koszelew! Jeżeli to był Koszelew, czy dobrze przeczytałem nazwisko. Mamy rzut rożny, wykonywać będzie Piotr Zieliński. On, można powiedzieć, jest specem od tych rzutów rożnych. Ależ kolejna zmiana, za Jakuba Kamińskiego wchodzi Nikola Zalewski, także ciekawa zmiana. Czy Polska mogła sobie pozwolić na taką zmianę? No, Zalewski jest w formie, ale nie ma takich umiejętności, nie ma takiego doświadczenia, żeby też często grać w reprezentacji Polski. Szymański był tam faulowany, przy piłce się utrzymuje. Przemysław Frankowski, ale broni to Koszelew. Zalewski, Szymański,
Frankowski, Zalewski, dobre zagranie do Roberta Lewandowskiego, Szymański, strzał! Ależ to był strzał, ale nie wpada do bramki. Jeszcze przy okazji potraktowany żółtą kartką Aleksandru Antonis, który przecież przed chwilą wszedł właśnie na boisko dopiero. No tam był ewidentny faul na Sebastianie Szymańskim. Fizg na nogi. Musi uważać, bo ma już żółtą kartkę, żeby więcej tych fauli nie było. No i wznawiają od własnej bramki. Rozpoczyna Koszelew. Koszelew. Graur. Polska przy piłce. Milik, tam nie było spalonego. Szymański. Sebastian Szymański. Nikola Zalewski. Nikola Zalewski. Robert Lewandowski. No niedokładnie. Zagrał przy piłce Mołdawia. Epureanu. Damaskan, Luwanor. Polska odzyskuje tę piłkę. Zalewski, Jakub Kiwior, Piotr Zieliński, Szymański do Milika. Milik, odegranie do Milika. Przepraszam, to nie był Milik. Dobra, moja pomyłka. Lecimy dalej. Jonita, szybkie zagranie do Damaskana. Rata. Stracili tę piłkę Mołdawianie, ale czy. Inaczej, reprezentanci Mołdawii, tak będzie to lepiej brzmiało. Kolejna zmiana, Damaskan schodzi, Mincze na U wchodzi. Także Damaskan może powiedzieć, że to był jego dobry występ. Strzelił bramkę, która dała prowadzenie nad Polakami. Może nie na długo, ale to prowadzenie było. Także może mówić o dobrym występie. Mince na U wchodzi w jego miejsce. Armas, Jonita, Epureanor, nie wiem jak się nazywa. Milik, Skóraś, Michał Skóraś. Niedokładne zagranie, 89 minuta. Staje zaledwie 4 minuty doliczone, a Polska jest przy piłce. No zobaczymy, co zrobi Polska. Sebastian Szymański, jest doskonała sytuacja, ale troszeczkę zmarnował ją. Może Frankowski. Frankowski, Szymański. I Milik, ależ to zmarnował, a miał szansę, żeby wreszcie po tych kilku latach, bo kończymy spotkanie, ale Milik mógł wreszcie, bo dawno bramki w reprezentacji nie strzelił. Ostatni raz, jeżeli się nie mylę, mecz z Macedonią na Narodowym w eliminacjach do Euro 2020, ale kończymy spotkanie zwycięstwem Polaków. W pierwszej połowie myśleliśmy, że będzie to przegrana, ale na szczęście gol Lewandowskiego, który się wreszcie przełamał, bo ostatnia bramka dopiero zarabią, a także w ostatnich meczach bramki nie zdobył. I Karola Świderskiego w 63. Kończymy jakże optymistycznym akcentem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnych spotkaniach eliminacji do Mistrzostw Świata Europy. Europy 2024. Znowu będzie jak Euro, 2 Euro.